Witajcie na moim kanale. Dzisiaj omówimy cykl rozwojowy glisty ludzkiej. Do zarażenia glistą ludzką dochodzi poprzez spożycie zanieczyszczonego przez larwy inwazyjne pokarmu lub wody. Z jaj w jelicie cienkim wylęgają się larwy. Przebijają one ściany naczyń krwionośnych i przedostają się do krwi. Larwy wraz z krwią wędrują do różnych narządów: wątroby, serca i płuc. W płucach zachodzi przeobrażenie larw. Następnie przedostają się one drogami oddechowymi do gardła, gdzie zostają połknięte i trafiają do układu pokarmowego. W jelicie cienkim rozwijają się dojrzałe osobniki. A samice składają jaja. Jaja są wydalone wraz z skałem. Zapraszam Cię na mój Instagram drbiomet, gdzie znajdziesz wiele wyjaśnień zagadnień biologicznych do matury, a także wersje do druku.